Dzień dobry, witam miłośników nauk geograficznych i podróży w czasie. Dziś w serii Kontynenty i Oceany Świata omówię jeden z nieistniejących już superkontynentów. Gondwana to ważny ląd, który istniał przez większość eonu fanerozoicznego, czyli niemal pół miliarda lat. Gondwana to lądy półkuli południowej. Dzisiejsze lądy, które kiedyś tworzyły ten kontynent, to głównie Ameryka Południowa, Afryka, Antarktyda, Australia oraz Dekan. Tak się składa, że w tej serii omówiłem już wszystkie z nich. Niedawno mogliście oglądać długie odcinki o Afryce, Antarktydzie, Ameryce Południowej. W 2022 roku omówiłem także Australię oraz Trapy Dekanu. Ten film będzie takim podsumowaniem, łączącym klamrą wszystkie poprzednie odcinki. Przenieśmy się w czasie i zwiedźmy superkontynent Gondwanę. Gondwana to południowy kontynent istniejący niemal przez całą erę paleozoiczną i mezozoiczną. Jego nazwa pochodzi od regionu w środkowych Indiach, w którym występują złoża węgla obfitujące we florę Glossopteris, która jest wizytówką Gondwany z okresu karbońskiego. Nazwa regionu Gondwana pochodzi od grupy etnicznej nazywanej Gondami. Czasami w literaturze można się spotkać z nazwą kontynentu Gondwanaland. To taki zabieg, by odróżnić region od superkontynentu. Powstanie Gondwany było długotrwałym procesem i to rozpoczęło się już w prekambrze. Jednak bardzo niewiele o tym wiemy przez brak danych paleomagnetycznych, a także paleontologicznych. To jeszcze nie były czasy, kiedy powstawały skamieniałości, które mogłyby nam coś powiedzieć. Jednak już za czasów istnienia superkontynentu Nuna, zwanego także Kolumbią, a istniał on 1,7 miliarda lat temu, pewne lądy, które później tworzyły Gondwanę, były ze sobą połączone. W czasie istnienia superkontynentu Rodini, czyli z grubsza mówiąc miliard lat temu, Australia, Antarktyda i Dekan były ze sobą połączone i wchodziły w skład tego superkontynentu. Gdy doszło do jego rozpadu, te trzy lądy pozostały ze sobą złączone. Mówi się wtedy o powstaniu protogondwany. Po oderwaniu się od Rodini protogondwana częściowo znajdowała się na półkuli północnej, jednak cały kontynent przesuwał się na południe. Pomiędzy 650 a 550 milionów lat temu do protogondwany dołączyły niezależne wówczas Arabia Zachodnia, Kongo, Patagonia i kilka innych mniejszych mikrokontynentów. Jednak to, co dziś nazywamy Gondwaną, powstało wraz z rozpoczęciem kambru, czyli około 550 milionów lat temu. Omówię jeszcze raz, z czego składała się Gondwana, tylko postaram się to uszczegółowić. Gondwana to przede wszystkim pięć dużych kontynentów. Ameryka Południowa była przez większą część istnienia tego superkontynentu jego zachodnim skrajem. Teren ten ma bardzo bogatą historię. W paleozoiku, a nawet w prekambrze, był aktywną granicą między kontynentalną płytą Gondwany a oceanicznymi płytami oceanu Pantalasa. Dziś ograniczony jest przez Andy, ale ten łańcuch górski nie istniał za czasów Gondwany. Na niektórych mapach jest to uwzględnione, pokazuje się Amerykę Południową jako znacznie cieńszy kontynent. Kolejna jest Antarktyda, która niestety przez pokrycie niemal całej swojej powierzchni lądolodem ukrywa przed nami swoją historię. Co nieco wiemy, ale chcielibyśmy wiedzieć więcej. Afryka leżała w centrum kontynentu i stykała się z większością lądów, jakie tworzyły Gondwanę. Warto tutaj dodać, że dziś Półwysep Arabski należy geograficznie do Azji, jednak niemal przez cały okres istnienia Gondwany, a także później, aż do Kenozoiku, dopóki nie otwarło się Morze Czerwone, był on częścią Afryki. Dodatkowo do Afryki przylegał Madagaskar, o którym czasami się zapomina, mówiąc o Gondwanie, ale także tworzył on ten kontynent. Z drugiej strony Madagaskar przylegał do Dekanu, czyli kontynentu, który dziś tworzy Indie. Jak się okazuje, zanim jeszcze teoria tektoniki płyt była powszechnie akceptowana, naukowcy zastanawiali się, czemu fauny Madagaskaru i Indii są podobne. Mają one pewne cechy wspólne, które zastanawiały badaczy. Ostatnim większym lądem tworzącym Gondwanę była Australia, która jak wspominałem przylegała do Dekanu, ale miała także połączenie z Antarktydą, a okresowo nawet z Ameryką Południową. Przez większość czasu istnienia Gondwany Australia tworzyła regiony jej wschodniego wybrzeża. Dodatkowo Gondwanę tworzyły także mniejsze lądy. Przede wszystkim trzeba wymienić hipotetyczny kontynent Zelandia, o którym kiedyś opowiadałem wam w osobnym odcinku. Niestety niewiele wiemy o jego połączeniu z Gondwaną, zapewne przylegał do Australii. W większości leży on pod wodą i tak jak w przypadku Antarktydy, skrywa
wiele tajemnic. Innymi lądami, które przynajmniej chwilowo tworzyły Gondwanę, były Avalonia oraz kontynent kimeryjski. O nich opowiem za moment. Zanim prześledzimy chronologiczną historię tego superkontynentu, zastanówmy się, jak ten ląd wyglądał. Aż do okresu dewońskiego był pusty, pozbawiony gleb, roślinności czy zwierząt. Wszędzie były widoczne nagie, odsłonięte skały. Nie był to przyjazny świat i dopiero ekspansja życia na lądy zmieniła ten stan. Jak wspominałem, początek istnienia Gondwany powinniśmy wiązać z Kambrem. Istniał wtedy na świecie jeden wielki blok połączonych lądów, to omawiany dziś kontynent, i kilka mniejszych. Tymi kontynentami były Baltika, Syberia oraz Laurencja. Ten ostatni kontynent powinniście kojarzyć z dzisiejszą Ameryką Północną. Między Gondwaną a Laurencją i Baltiką rozciągał się ocean Japetus. W Ordowiku od Gondwany oderwał się blok skorupy kontynentalnej, tak powstała Avalonia. Przesuwając się ku północy, otworzyła nowy ocean Reyk, który istniał aż do Karbonu. Avalonia później podzieliła się na kilka mniejszych części i zderzyła się z Baltiką i Laurencją, do czego doszło w późnym Ordowiku lub Sylurze. Dziś skały z tego pradawnego kontynentu można znaleźć w Wielkiej Brytanii czy w okolicach wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Skamieniałości pochodzące z dawnej Avalonii były tajemnicą za czasów, kiedy nie akceptowano teorii tektoniki płyt. Mowa tu na przykład o trylobitach z rodzaju Amphyx oraz Annamitella. Znajdywano je w Maine w Stanach Zjednoczonych, Nowej Fundlandii i Wielkiej Brytanii. W późnym Ordowiku Gondwana przemieściła się na południe i obejmowała region bieguna południowego, który usytuowany był w regionach dzisiejszych gór Atlas w Afryce. Doszło wtedy do potężnego zlodowacenia, które powinniśmy wiązać z wymieraniem ordowickim. Gondwana została pokryta dużą pokrywą lodową, która mogła sięgać nawet 30 równoleżnika. Dla porównania są to szerokości, na których dziś leżą centralna Australia czy Republika Południowej Afryki. Nie mamy dowodów, by cała Gondwana była skuta lodem, choć naukowcy nie wykluczają takiej możliwości. Wiemy na pewno, że lodu było więcej niż podczas zlodowaceń pleistoceńskich. W Sylurze od Gondwany oderwały się kolejne fragmenty skorupy kontynentalnej, m.in. blok północno-chiński, a także fragmenty budujące dzisiejszą zachodnią Europę. Przemierzały one ocean Reyk, by później uderzyć w kontynenty północne. W tym okresie zanikł także ostatecznie ocean Japetus i doszło do kolizji Baltiki z Laurencją. Z ich połączenia powstaje Laurosja, zwana także Euroameryką. Ocean Reyk nie był bardzo szeroki, a dodatkowo stopniowo się zawężał. We wczesnym dewonie afrykańska część Gondwany zaczęła zderzać się z Laurosją, co doprowadziło m.in. do powstania południowych Apalachów. W tym samym czasie w południowym regionie Gondwany powstały chłodne, płytkie morza. Nazywamy je basenem Parana. I ten, kto oglądał mój film o Ameryce Południowej, powinien skojarzyć, skąd ta nazwa. Pochodzi ona od drugiej najdłuższej rzeki Ameryki, Parany. Skały powstałe w basenie Parana odkrywane są obecnie w okolicach niziny La Platy. Basen Parana skolonizowany był przez zwierzęta dostosowane do zimnych wód, na przykład ryjące po dnie małże. Na przełomie dewonu i karbonu doszło do całkowitego zamknięcia oceanu Reyk i rozległej kolizji Gondwany z Laurosją. To był początek superkontynentu Pangei. W tym samym czasie dochodzi do ponownego zlodowacenia Gondwany. Jak się okazuje, doprowadziły do tego przyczyny biologiczne i wzmożona ekspansja lasów. Rośliny w dewonie stosunkowo szybko powiększały swoje rozmiary, więc potrzebowały rozleglejszych systemów korzeniowych. Lasy rozrastały się bez ograniczeń, bo nie było zwierząt mogących się nimi żywić, a systemy korzeniowe penetrowały dużo głębsze warstwy gleb i skał niż wcześniej. Korzenie fragmentowały podłoże, co prowadziło do wietrzenia. A wietrzenie pochłaniało z atmosfery gaz cieplarniany, dwutlenek węgla. Doprowadziło to do olbrzymiego zlodowacenia Gondwany, które choć po części powinniśmy wiązać z wymieraniem dewońskim. Lodowce rozwijały się przez cały karbon, pod koniec tego okresu były rozleglejsze niż na początku. Odpuściły dopiero w permie, kiedy doszło do ocieplenia klimatu. Karbońskie zlodowacenie Gondwany odpowiedzialne jest także za powstanie wspomnianej już flory Glossopteris. Ta flora to taki trochę odpowiednik dzisiejszej tajgi. Rozrastała się ona w chłodnym klimacie stosunkowo niedaleko lodowców. Znaleziono ją w Ameryce Południowej, Afryce, Antarktydzie, Australii, na Madagaskarze oraz oczywiście
Indiach. Pangea to był olbrzymi ląd w kształcie litery C. W zależności czy patrzymy na mapę z początków jej istnienia czy końca, możemy w tym zagłębieniu zobaczyć napis Ocean Paleotetyda lub Tetyda. Czym one się od siebie różnią? Za istnienia Pangei w późnym karbonie od północnych skrajów Gondwany oderwała się tak zwana Kimeria. Stanowiła ona szeroki pas lądu, który znajdował się początkowo w okolicach dzisiejszej Afryki, Arabii i Dekanu. Kimeria w postaci jednego kontynentu lub łańcucha mniejszych zaczęła poruszać się ku północy. W ten sposób zamykała istniejący na północy ocean Paleotetydy i otwierała pojawiający się na południu ocean Tetydy. Kimeria zderzyła się następnie z północną częścią Pangei, dokładnie z lądami tworzącymi dzisiejszy Kazachstan czy Chiny. Zderzenie wywołało potężne ruchy górotwórcze, orogenezę kimeryjską. Wypiętrzenia w okolicach Tybetu nie są związane tylko z uderzeniem Dekanu w te tereny. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Następnie wiele milionów lat później Kimeria podczas zderzenia płyty eurazjatyckiej z płytami indyjską i arabską została zgnieciona i wyniesiona w postaci szeregu płaskowyżów, które dziś są jej pozostałościami. Ląd ten powinniśmy wiązać z dzisiejszą Turcją, Armenią, Iranem, Tybetem i wewnętrznymi górskimi terenami Półwyspu Indochińskiego. W Triasie doszło do rozpadu Pangei. Przed końcem Jury Gondwana znów była odrębnym kontynentem i tutaj warto zwrócić uwagę na odmienność fauny, bo na tym kontynencie żyły różne grupy zwierząt, w tym dinozaury. Dinozaurami typowo gondwańskimi są na przykład abelizaury, które nie są spotykane na północnych kontynentach. Do abelizaurów należą na przykład takie dinozaury jak południowoamerykański abelizaur czy karnotaur, indyjski rajazaur oraz madagaskarski majungazaur. Jednak los Gondwany także był już przypieczętowany i niedługo sama uległa rozpadowi. Na przełomie Jury i Kredy jeszcze istniała. Na początku od afrykańsko-amerykańskiego członu oderwał się blok antarktyczno-australijsko-dekański. Powstał wtedy Ocean Indyjski. Madagaskar najprawdopodobniej początkowo także należał do tego drugiego bloku, choć znalazłem też źródła, że przylegał do Afryki i oddzielił się od niej we wczesnej kredzie. W tym samym czasie doszło także do oddzielenia Dekanu od Australii i Antarktydy. Podobieństwo skamieniałości w Afryce, na Madagaskarze i Indiach świadczy, że nawet po oddzieleniu mogły między tymi kontynentami istnieć jakieś okresowe pomosty lądowe. Dekan rozpoczął swoją podróż na północ, przemierzając ocean Tetydy. Finalnie zderzył się z Eurazją około 50 milionów lat temu, doprowadzając do wypiętrzenia Himalajów, Karakorum i innych łańcuchów górskich. Wracając do zachodniej Gondwany, około 150-100 milionów lat temu wielki ryft rozdzielił Amerykę od Afryki. Doszło wtedy do pełnego otwarcia Oceanu Atlantyckiego. Pod koniec kredy Atlantyk osiągał połowę swojej dzisiejszej wielkości. Omówmy jeszcze Antarktydę. Po odłączeniu Dekanu Antarktyda z Australią tworzyły nadal jeden ląd. Do całkowitego odizolowania tych kontynentów doszło mniej więcej 40 milionów lat temu, kiedy ostatnie pomosty lądowe zniknęły. W tym czasie istniało także mniejsze lub większe połączenie z Ameryką Południową. Te dwa kontynenty oddzielały się od siebie wiele milionów lat, a pod koniec kredy i początkiem ery kenozoicznej były ze sobą połączone niewielkimi pomostami lądowymi, które mogły okresowo zanikać. Całkowite odłączenie, wiązane z wykształceniem się zimnego, antarktycznego prądu okołobiegunowego wokół Antarktydy, datowane jest na 20 milionów lat temu. I tak rozpadł się jeden z najdłużej istniejących superkontynentów w historii Ziemi. Jednak skąd w ogóle o tym wiemy? Mamy mnóstwo różnych danych, które do siebie pasują. Skały, minerały, osady polodowcowe pochodzące ze zlodowaceń wykazują podobieństwo na tych kontynentach. Wspominałem Wam także o florze Glossopteris. Innymi skamieniałościami udowadniającymi istnienie tego superkontynentu mogą być na przykład szczątki karbońskich i permskich gadów wodnych mezozaurów lub triasowych terapsydów cynognatów. Ich skamieniałości znajdywano w Ameryce Południowej i Afryce. Z kolei w Afryce, Antarktydzie i w Indiach znajdywano skamieniałości dicynodontów lystrozaurów. Są one znane z tego, że przetrwały wymieranie permskie i zdominowały środowiska, w których żyły. Wędrówka kontynentów to bardzo interesujący wątek, zapewne jeszcze do niego wrócę w przyszłych filmach.
Dajcie znać, co wy sądzicie o Gondwanie, czy chcielibyście zwiedzić taki superkontynent i jakie tematy geograficzne, geologiczne czy paleontologiczne najbardziej was interesują. Czekam na wasze komentarze. Patronom dziękuję za wsparcie. Wesołych świąt. Do zobaczenia niebawem.